krótka y, na kanale. Jest ona oczywiście z okazji wyjścia nowego dodatku do Hearts of Iron 4 czyli bitwa o Bospor, o cieśninę Bospor, wiadomo o co chodzi, Battle of Bosporus chyba tak się nazywa. E, w każdym razie no i z okazji tego, że gra wyszła chyba z dwa dni temu, kiedy to nagrywam, chyba dwa dni temu wyszła, e, bo jest sobota, czyli to wyszło w czwartek? Chyba tak, chyba tak, chyba tak. E, w każdym razie witam, witam, witam. I moi drodzy, jako iż wszyscy oczywiście postanowili youtuberzy na świecie zagrać Turcjami, o, tworzę Imperium Osmańskie, jestem fantastyczny. Ja mówię nie. Ja nie będę 30. youtuberem, który nagra Imperium Osmańskie. Ja moi drodzy zagram innym państwem, ponieważ w tym DLC zostały udostępnione trzy państwa. Jest to Bułgaria, jest to Grecja, jest to Turcja. My sobie zagramy oczywiście Grecją. Um, Przeczytajmy sobie troszkę o nich. Grecja to kraj pogrążony w kryzysie. Rojaliści i republikanie toczą zażartą walkę o duszę narodu, która doprowadziła do obalenia II Republiki Heleńskiej w 1935. Król, autokratyczny obcokrajowiec, pozostaje postacią dzielącą obywateli, a jego przyszłość jest niepewna. Zajęta błahimi sprawami polityki wewnętrznej wroga i rewanżystyczna Bułgaria gnije na północy. A na wschodzie Turcja, dawny przeciwnik Grecji, a teraz jej nowy sojusznik, przechodzi metamorfozę. Natomiast po drugiej stronie Adriatyku czai się potężny potwór. Więc my, moi drodzy, zagramy sobie Grecją. Eee, nie zagramy na historycznych celach, nie gramy też na Iron Manie. Eee, I to chyba tyle, chyba tyle. Mogłem zainstalować tego moda State Transfer Tool, ponieważ jestem jego wielkim fanem, natomiast mówi się trudno, jakby co to go w trakcie gry jakoś zainstaluję. Aha, i zgodnie z wieloma prośbami po serii z, um, z Zjednoczonych Syndykatów Ameryki, Heiserysiu, jak ktoś nie oglądał, to zachęcam, będzie tutaj więcej przerw. Nie będę, będę tutaj robił częściej cięcia, mianowicie, jak będzie jakiś czas czekania między tymi celami śmiesznymi, narodowymi i tak dalej. Hmm, dobra, i my, moi drodzy, będziemy grać. Właśnie, mamy tutaj drzewko yy, Grecji. Wszyscy mówią, że drzewko Turcji jest najciekawsze. Ja sobie dosłownie wczoraj w nocy, mamy sobotę rano, yy, znaczy rano, już południe właściwie, ja sobie wczoraj popatrzyłem na drzewka i faktycznie chyba Turcja ma najciekawsze. Yy, Bułgaria chyba ma najmniej ciekawe, ale jest też Grecja, która ma fajną opcję, ponieważ tutaj mamy... Groza ich strach i wskrzeszenie dwugłowego orła, która pozwala na odnowienie Bizancjum. To jest coś, na co ja pójdę. W każdym razie, żeby tam dotrzeć do tego legendarnego Bizancjum, trochę nam to oczywiście zajmie, musimy przede wszystkim sprowadzić wygnanych Republikanów do ojczyzny. Musimy w tym celu osadzić króla w areszcie domowym. I misja greckie wybory parlamentarne nie jest aktywna, czyli musi minąć prawdopodobnie trochę czasu, bo rząd króla tutaj nie będzie robiony. My pójdziemy po kompromis z monarchistami. I monarchiści stają się przyjaźni, ok, ok, ok. Więc póki co nie możemy robić drzewka politycznego. Tutaj mamy wojskowe rzeczy typu... No myślę, że w marynarkę i siły powietrzne nie będziemy zbyt inwestować. Nasz przemysł jest zbyt słaby. Mamy 11 fabryk, w tym dwie wojskowe. Zaczniemy, moi drodzy, od dewaluacji drachmy. Nasze problemy finansowe wydają mi się nie mieć końca. Nieregulowane zobowiązania i zadłużenia sprawiły, że nasza sytuacja gospodarcza jest tragiczna. Musimy przeprowadzić celową dewaluację naszej waluty, co przebudzi przepływ kapitału zagranicznego, choć w dłuższej perspektywie zaszkodzi to części naszego zadłużenia. Dobra. Więc będziemy mogli zarządzać długiem wobec MKF. Nie wiem, kim jest MKF. A, i jakie mamy tutaj rzeczy? Mamy Jerzego II, czyli naszego króla. Yy, z wygnania powrócił na tron. Dzięki sfałszowanemu referendum. Tym razem zdeterminowany był utrzymać się u władzy. Dług wobec MKF. Yy, u Międzynarodowej Komisji Finansów, niegdyś wpływowej organizacji, znajdują się tylko Wielka Brytania, Francja i Włochy. A, dobra, czyli mamy długi. Mamy monopole zagraniczne. To nie jest fajne. u jo, jo, jo. jo to trzeba będzie zlikwidować. Szachtplan. Pomysł niemieckiego ekonomisty. Gwarantujący Grecji dostęp do rynków niemieckich. Bardzo miła rzecz. Bardzo miła rzecz. Niestabilność polityczna. Ok. I społeczeństwo rolnicze. Super. Nasz manpower to 100 ludzi. <grym> o! Ok, czyli my musimy osadzić króla w areszcie. Zrobimy to natychmiast. Możemy tutaj zarządzać frakcjami. Widać tutaj, jakie frakcje są wobec nas wrogie i tak dalej. To jest bardzo fajne, że coś takiego dodali. Odbudowa salamis. Aha, w porty, tak? Rozumiem. Rozumiem. Dobra, póki co osadzimy króla w areszcie. Jeżeli nie pozwolimy królowi Jerzemu II mieszać się w greckie mechanizmy demokratyczne, to wybory z pewnością wygrają bardziej popularni poplecznicy Venizelosa. Osadzamy go w areszcie. A właśnie, obecnie y, mamy tutaj Konstantinosa Demertisa, który jest królewską marionetką. więc on prawdopodobnie premierem z rozkazu króla. Dobra, e, Edy, ee, można... przejrzyjmy teraz naszą armię, która mi się bardzo nie podoba. Okej, okay, nasi generałowie też nie jest ich zbyt wielu. Najlepszy jest chyba ten: Zagorzały monarchista. Ajajaj, aj, to niedobrze. To może ten Marcos byłby lepszy. Dobra, póki co dajmy tego pana. Eee, czy możemy? Nie, nie, nie mamy jeszcze comment pointów. Dobra, na pewno ciebie wy... zmieniamy w piechotę. Górale zostaną raczej. Eee, zobaczmy jak to jest podbudowane. Mamy trigoniku, peziku, co daje nam wsparcie. Okej, okay, okej. Okay. To jest nawet spoko. Tutaj mamy górali, które... którzy są bardzo podobni. Spoko sprawa. Właściwie na start zaczynamy oczywiście od produkcji, eee, przemysłu i... Badań. Ja nie będę chyba pokazywał, jakie technologie wybieram dla zainteresowanych. Ja pójdę sobie po prostu w. Na przyszłość już nie będę o tym mówił. Pójdę sobie raczej w doktrynę przewagi, chociaż tutaj już mam plan wielkiej bitwy. Ale chyba pójdę, zmienię sobie na przewagę ogniową. Tutaj oczywiście będę sobie to rozwijał. Raczej tutaj wszystkie marinsy i tak dalej sobie nie będę się w to bawił. Pójdę na pewno w saperów, w zwiat. W logistykę i kampanie sygnalizacyjne, jeśli mi się uda dobrze ze sprzętem dobić, oczywiście będę rozwijał artylerię. Tutaj przewaga ogniowa, lotnictwo jeszcze nie wiem. Tutaj w inżynierii, oczywiście, w badania i tutaj raczej pójdę na rozproszenie przemysłu, które jest zawsze lepsze, jeśli twój przeciwnik ma większą, yy, większą przewagę. Yy, jeśli chodzi o, o samoloty, natomiast jeśli będę walczyć z Włochami, to raczej nie ma szans, żebym miał lepszą, większą przewagę niż samoloty. Jest problem. Bo ja jeszcze nigdy nie bawiłem się w te agencje Ponieważ zakupiłem te dwa dodatki niedawno Więc nie wiem Jeszcze nie grałem na tych agencjach Zobaczymy jeszcze jak to będzie działać Wolne fabryki cywilne Zaczynamy sobie chyba od Kolejnej cywilnej A potem zbudujmy sobie na Peloponezie powiedzmy wojskową I to tyle Dobra poczekajmy chwilę Czy będzie się coś działo Jeśli nic w ciągu tego dnia się nie zadzieje To ja po prostu zrobię cięcie i wrócę do was Kiedy coś się wydarzy Aha produkcja hmm no tak powinno iść ale i tutaj konwoje no. <laughs> za mało zasobów, nie ja nie będę stali sprowadzał trudno, niech te konwoje się robią hiper wolno no niech się robią hiper wolno, mnie jeszcze nie stać na stal no co, nie aresztowaliśmy króla, powinien być a tutaj? A, czyli musimy po prostu poczekać, król jest aresztowany, więc tylko czekamy do wyborów. Dobra, jak nadejdą wybory, to do Was wrócę, więc widzimy się za niedługo. Dajcie też znać właśnie, czy robić takie cięcia, czy też nie, to się jeszcze okaże. Dobra, dzięki za oglądanie. W dzięki za oglądanie, widzimy się za chwilę, jak coś się wydarzy. Okej, okay, moi drodzy, już jestem. Jak widzicie, mieliśmy wybory właśnie przed chwilą. I jak widzicie, zwolennicy Venizelosa wygrali wybory. i Grecy wylegli dziś na ulicę, by poprzeć armię, która postanowiła stanąć na straży uczciwości wyborów i nie dopuścić do tego, by wpływali na nie monarchiści. Venizeliści wrócili z wygnania na obczyźnie i otrzymali potężny mandat wyborczy. Stoją jednak przed trudnym zadaniem zjednoczenia podzielonego kraju, który wciąż pamiętał pakane skutki wojny, z jaką, w jaką wciągnęli go Venizeliści w 1919. Pozostaje też kwestia tego. Co Wenizeliści zrobią z pochwyconym greckim monarchią? Tak czy inaczej, dla Grecji nadchodzą ciekawe czasy. Tak więc wszyscy stają się właściwie wobec nas obojętni. I partią rządzącą zostaje yy, Demokratyczna. Bardzo fajnie. I mamy tutaj Eleftheriosa Venizelosa, który jest etnarchą. ...narchom, dobrze. I mamy bardzo fajne bonusy właściwie nic, tylko korzystać, więc bardzo miły gość. I możemy już właśnie, możemy sprowadzić wygranych Republikan. Okej. Okay. I państwa bałkańskie niezbyt nas polubią. Super. Ale my chyba póki co pójdziemy w gospodarcze rzeczy. W każdym razie widzimy się jak coś się stanie ciekawego. Ok, zrobiliśmy dewalu dewaluację drachmy. W takim razie teraz możemy już teoretycznie iść w drzewko polityczne. Natomiast ja jestem troszkę załamany. A, bo tutaj. Ach, tutaj nic mi nie daje właściwie. Mm, nic ciekawego. Jeśli chodzi o gospodarkę. A póki co, nasza gospodarka lega w legnie w gruzach za niedługo. Chociaż, nie wiem czy zauważyliście, ale Grecja ma dobre surowce naturalne. Właśnie sobie to przeglądałem. Mamy sporo aluminium, mamy też sporo stali. Zapewne zainwestujemy w to i zobaczcie: dostajemy aż 5 fabryk cywilnych z handlu. Jest to bardzo dużo. Jak na takie małe państwo. Dlatego chyba pójdziemy właśnie coś takiego. Możemy wykorzystać nasze mocne strony. Hmm. Albo zmusić robotników do pracy w fabrykach. Natomiast to nam zmniejszy stabilność. My pójdziemy pod coś takiego, myślę, pod te drzewko po lewej. Wydaje mi się one bardziej takie trochę liberalne, a skoro gramy demokratami, póki co, to raczej chyba sobie w to pójdziemy. O właśnie. A no, myślę, że to będzie ciekawe. Nie wiem czy na pewno, ale eksport tytoniu. Fajnie, fajnie. No to jest takie trochę bardziej cywilne, nie wo wojskowe i my sobie w to pójdziemy. U. I możemy tutaj produkować, ale to może potem, to może potem, póki co zróbmy sobie to, zniknie nam sporo rzeczy minusowych, także lecimy teraz po wykorzystaniu naszych mocnych stron. Może przeczytam. Grecja to kraj rolników i dóbr luksusowych, co nie jest powodem do wstydu. Tak, Niemcy na masową skalę produkują czołgi i myśliwce, ale jak wam się zdaje, skąd się wziął tyton w fajce Hermana Göringa? My, Grecy, znamy nasze mocne strony, jeśli będziemy się ich trzymać, poradzimy sobie. Dobra, kochani, o, i mamy dość siły politycznej, żeby tutaj kogoś zatrudnić. Yy, to Foklis, zakulisowy zdrajca. Przedmiot siły politycznej, spoko, ale. Hmm. A tutaj, uuu, dużo. A tutaj, uuu, dużo. Bo już myślałem, żeby przejść na wolny handel. A tutaj? O! Nie, 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 To już wolę tego pana zdrajca chyba. No, jak nie mamy co robić, to niech będzie ten. To, fuck. Chociaż. Dobra, to uznajmy, że to będzie bardziej przydatne. Dobra. Tak więc widzimy się za niedługo. Skoro mamy niewielką liczbę polityczną, Moi drodzy, zacznijmy spłacać nasz dług MKF. Więc zacznijmy go spłacać przede wszystkim u Brytoli. Dobra. W porządku moi drodzy, mamy kolejny cel gospodarczy, więc w takim razie chyba otwieramy nowy, nowe fabryki, chociaż trochę nie rozumiem tego. Jedna fabryka wojskowa, jedna fabryka cywilna została zbudowane w każdym z poniższych krajów, którego opinia o Grecji większa niż 80. Przekupiliśmy wszelkie i obsadzenie nie uchwaleniem rozwijamy się wolniej niż reszta naszych towarzyszy w Europie. Są kraje znacznie od nas bogatsze, które mogą nam pomóc w modernizacji. Okej, okay, czyli jeśli będziemy mieli. Dobra, rozumiem to. Jeśli będziemy mieli wysoką opinię u tych państw, na przykład u Wielkiej Brytanii mamy 20, u Francji mamy 20, mamy, ych. Ja. w Włoch mamy. Ja. Przy okazji, chyba spłacamy kolejne długi. Płaciliśmy już 8%. Dobra, więc teraz do Francuzów chodźmy, im pospłacajmy. Wiem, że to nas trochę dobija, ale trudno. Dobra, i pójdziemy sobie chyba teraz. Yy, będziemy chyba robić tak, moi drodzy, to mi się wydaje najciekawsze. Będziemy robić jedno, jedno drzewko z politycznych, jedno z gospodarczych, jedno z politycznych, jedno z gospodarczych. Więc teraz prowadzamy wygnanych republików. Nasz przywódca, Venezilos, wreszcie wrócił do władzy, więc możemy sprawić naszych towarzyszy z długiego wygnania, do którego zmusił ich reżim monarchistów. Potrzebna jest nam każda pomoc, jeśli kraj ma wrócić na właściwą drogę. Super. Dobra, i jeśli chodzi o zasoby, to dalej nic nie kupujemy. Dobra, widzimy się, jak tylko coś się ciekawego wydarzy. Przedłem Wam tylko powiedzieć, że, Gre że Francja idzie chyba pod komunizm. Tworzenie frontu ludowego. Chociaż. Nie, czekajcie. Mogą iść chyba. Chyba jest szansa. Mogą iść pod komunizm, w każdym razie. Jest taka opcja. Jeszcze się przejrzę, czy coś tutaj się ciekawego dzieje. Niemcy nic nie wiadomo co o. Drugi traktat londyński oczywiście, nieważne. Dobra, widzimy się później. Dobra moi drodzy, sprowadziłem wygnanych republikanów. Zaczynamy zatem, ach, to by było dobre, tylko że, tylko że nie, co nie? Nie mam z nikim dobrych relacji, ile by kosztowało? W wysokości 0,2. Najlepiej z Francuzami i z Anglikami poprawić relacje, chociaż Niemcy też są jakąś możliwością. Dobra, yy, zacznijmy to robić. Zacznijmy to robić i zacznijmy poprawiać sobie relacje. W w kilku państwach. Tutaj, tutaj. E, 10, minus 10, 10, 20. Dobra, więc jeszcze. Ale poprawmy sobie ze wszystkim. Zobaczymy, jak to się skończy. No, zobaczymy. Zobaczymy. Poczekam do końca tego celu i dam wam znać, jak wyszło. Aha, i tutaj jeszcze. Zróbmy sobie. Hmm. O, nie. Kopa... Ekspert kopania się. Hmm. Aha, lemonarchiści muszą. No dobra, ale tu sobie goście zostawimy na potem, chyba. A póki co, kolega. Ach, niech będzie ten gość. Dobra, widzimy się potem. Ok, za chwileczkę zrobi się ten cel. Mam nadzieję, że działa tak, jak myślę. Mam 16 fabryk i mamy 24. Baby! Dobrze. Ze wszystkim udało nam się poprawić, co się tylko działo. Więc udało nam się to zrobić fantastycznie. Dobra, możemy teraz przejść na wolny handel. To jest fantastyczne. Trwa tylko 35 dni i oszczędzamy dużą część siły politycznej. My od razu sobie pakujemy najwięcej w broń, bo to ona jest najważniejsza de facto. I jedną dodatkowo tutaj w sprzęt wsparcia. Dodatkowo potrzebujemy wreszcie tej stali. Stal będziemy sobie wsprowadzać od. Coś bezpiecznego, cholera, jasne. To jest bezpieczny. Chyba z Anglią nie będziemy się bić. Bo zróbmy to jakoś tak racjonalnie. Myślimy część do Anglii i część do Związku Radzieckiego. Mówiłem, nie wiem, kto będzie moim przyjacielem. Nie mam pojęcia. A i chyba spłacamy kolejną część długu. Mamy już 25% spłacone, także moi drodzy, bardzo fajny buścik do przemysłu. A właśnie, muszę kończyć. A tu już wszędzie są zakończone, więc już nasz przyrost jest w porządku. Dobra, super. Ile mam minut 17, kochani? Super czas mamy. Muszę w ogóle przestać yy, nauczyć się mówić tego, że dobra, widzimy się za chwilę, bo dla Was to i tak jest. Was to może wkurzać, właściwie, bo u mnie faktycznie mija, mija chwila, a u Was nie, więc przestanę teraz mówić. Dobra, widzimy się za chwilę, więc teraz tego nie powiem. Okej, moi drodzy, przyjęliśmy niniejszym wolny handel i mamy troszkę lepszy przemysł, pójdźmy teraz więc na kompromis z monarchistami, może nie lubimy króla, ale nasz kraj jest zbyt długo podzielony w tej sprawie, zamiast ryzykować wybuch kolejnej wojny domowej usiądźmy przy stole z monarchistami i porozmawiajmy o porozumieniu czas walki dobiegł końca, aleluja aleluja dobra, teraz przyjmijmy sobie no właśnie, tych monarchistów będę mógł za niedługo rekrutować to jest w ogóle fajnie wprowadzone, to mi się podoba możemy tutaj, szybkość armii 15% Dobre. Weźmy go sobie. Póki możemy. Dobra. O, ZSRR, czystki w rządzie. Ok. W rządku mamy kompromis z monarchistami. Aleluja. Mamy również wydobycie, tym się zajmę potem sam. I teraz tak, przypomnienie katastrofa anatolijskiej. Troszkę. Aha, sterowanie emocjami w sprawie kontroli. Ok. <laughs> Może pójdźmy ponownie w przemysł i możemy zwiększyć wydobycie. Dodaje nam fabryki wojskowe, bądź też rozbudować przemysł tytoniowy. Dodaje nam sporo fabryk cywilnych. Ja, moi drodzy, pójdę pod fabryki cywilne. Nie ma wątpliwości, że naszym najważniejszym, najbardziej dochodowym towarem eksportowym jest tytonik, który sprzedajemy na cały świat. Kraje, z którym już nawiązaliśmy stosunki handlowe, z pewnością uciekają się, iż przygotowaliśmy nasze przedsięwzięcie tak, że dobrze na świecie, że na świecie nigdy nie zabraknie naszego słynnego tytoniu. Zostajemy tutaj cztery fabryki cywilne, z tego co widzę. Tutaj natomiast dostalibyśmy trzy fabryki wojskowe, technologie wydobycia za to. Och, ale ja zwiększając pochlebimy, pochlebimy się społeczności, ale kraj bardziej skorzysta na zbudowie naszego przemysłu wydobywczego. Wiecie co? Przemysł wydobywczy jest ważniejszy. Jednak przemysł wydobywczy jest ważniejszy. A, i spłacamy kolejne długi, tym razem u Włochów. Już coraz lepiej. Okej. Okay. Okej, okay. Zjednoczone Królestwo, czarne koszule organizują się, to to jest ciekawe. Pod przewodnictwem Oswalda Mosleya brytyjski związek faszystowski rozpoczął w całym kraju kampanię marszów, pragnąc zwiększyć liczbę zwolenników faszyzmu w Zjednoczonym Królestwie. Ostra kontrakcja antyfaszystów doprowadziła do wielu starć ulicznych. Trudno na razie powiedzieć, czy równowaga zostanie zachowana, czy może niepokoje polityczne jeszcze się pogłębią. Przywódcy BZF już zapowiedzieli, że nie zaprzestaną swoich działań, dopóki nie wymaszerują na Downing Street, by domagać się zmiany rządu. Ale wzmacniają imperium, czyli tutaj musieli pójść pod co? Pewnie zmiana kursu i tutaj. Ogad. Oh Możą. Okej, okay, okej, okay. zobaczymy co zrobią. Dobra, zobaczymy co zrobią. W każdym razie mamy moi drodzy zwiększenie wydobycia. To jest fantastyczne i teraz chciałbym pójść pod mobilizację gospodarki, ponieważ wsparcie turystyki przestanie nas obowiązywać, jeśli tylko wejdziemy do wojny. My prawdopodobnie w wojnie będziemy długo, więc to będzie dla nas o wiele lepsze. Musimy mieć jednak więcej niż 20% poparcia, co sprawia, że najlepiej przypomnieć katastrofę anatoliską, która te poparcie wojenne nam da. Kampania w mniejszy była porażką naszych ludzi, zmasakrowano nasz prestiż legł w gruzach, a nasz ruch polityczny został zmiażdżony. Wszystko to stało się w ciągu 3 lat. Nie pozwolimy, żeby tak wyglądała nasza spuścizna. Musimy przedstawić to tak, żeby nasi obywatele winili Turków, a nas, a nie nas. Ha, może, może wtedy po tylu latach zdołamy zrealizować nasze marzenia o wielkiej Grecji. Moi drodzy, niech będzie zatem, niech będzie. My tutaj tylko wpakujmy sobie. I jeszcze trochę w broni i jeszcze trochę w sprzęt wsparcia. Musimy też zakupić niestety aluminium od Portugalii. No, ten handel wygląda średnio. O, jeszcze możemy. Więcej stali. A, ten, a tej stali potrzebujemy? Ta, potrzebujemy. Dobra, więc kupujmy więcej. Od USA. Będziemy handlować z każdym, z kim tylko się da. I do Węgier pojedźmy też. Węgry co robią? Otwarzają siły powietrzne. Dobra, niech będzie. Niech będzie, moi drodzy. Za niedługo też będziemy mieli 37. Filmik trwa 22 minuty, więc jeszcze chyba chwilę poczekamy. Wspomnieliśmy wszystkim o. Złączył się stream. Wspomnieliśmy wszystkim o katastrofie anatolijskiej i oczywiście o tym, że to nie nasza wina, bo to nie nasza wina. Wszyscy to wiedzą. Teraz, moi drodzy, tutaj chyba sobie jeszcze chwilę poczekamy i zrobimy sobie mobilizację gospodarki, co na pewno zmobilizuje naszą gospodarkę. Dobra. Okej, okay, moi drodzy, samozwańczy grecki ruch faszystowski dostosował się do, nasz, do, nowe, do naszej nowej rzeczywistości politycznej. Goszkniali i niezadowoleni Greccy uchodźcy wypędzeni z Turcji zaczynają tłumnie występować do nowego radykalnego ruchu politycznego Georgiosa Kosmidisa, kolejnego Greka na wygraniu. Kosmidis to gorący orędownik Megali Idea i odzyskania historycznych terytoriów, którymi rządzi teraz Turcja. Jego poglądy są o wiele bardziej radykalne niż kogokolwiek w administracji zwolenników Venizelosa. Pojawiły się doniesienia, że Kosmidis pragnie, żeby Grecja sięgnęła granicami poza Morze Egejskie i prawdopodobnie ma on plany względem całej Anatolii, jednak... Takie informacje należy traktować z rezerwą, bo jakiś szaleniec planowałby całe z... zająć całe tureckie terytorium. A więc powstają faszyści. Super. Superowo. Dobra. Moi drodzy, póki co myślę, że na ten odcinek to tyle. Dziękuję Wam wszystkim ślicznie za oglądanie. Póki co jest ciekawie, wydaje mi się. Zaczyna być naprawdę ciekawie tutaj na świecie. Zbyt wiele się jeszcze nie dzieje, natomiast w ciągu tego roku uważam, że ładnie Grecję zarówno pod względem, spójrzcie, już ilość sprzętu jest niewielka, nasz przemysł hula póki co. Dobra, nie wygląda jakby hulał, ale za niedługo będzie, za niedługo będzie, bo mobilizujemy gospodarkę, idziemy w dobrym kroku. Dziękuję Wam zatem póki co za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, na razie.